Świetne teraz długie wbicie Antka Kowalskiego. Mnóstwo bocznej rotacji przy tym strzale zostało nadane. Widać to było po tym, jak czerwona, jak biała, przepraszam, odeszła od bocznej bandy. Frame już wygrany. No to jest ostatnia okazja dla Antka, żeby jeszcze próbować tego breaka pobić. 55 punktów, tyle wynosi aktualnie najwyższy break turnieju w wykonaniu Krzyśka Czepnika. Na stole maksymalnie do zdobycia jeszcze przed chwilą było punktów 59. Może zatem grać właśnie różową, która wpada do narożnej kieszeni. Jest uwolniona czerwona. Potrzebne dobre pozycjonowanie teraz. Co na pewno nie będzie łatwe, już samo wbicie tej bi nie jest jakieś najłatwiejsze. Czerwona w kieszeni, jak z pozycją? Będzie trzeba pozycjonować chyba na tą czerwoną. Ewentualnie jakiś objazd. No być może z wystarczającą ilością lewej bocznej rotacji da się tutaj po bandzie tę czerwoną uwolnić. Właśnie w taki sposób, czy dobrze to wymierzy? Nie do końca. Bardzo blisko. Na dubla chyba złożony Antoni Kowalski. Wpada jak z pozycją. Zbija się z bilą niebieską, ale... No właśnie, czy niebieska daje? Tak, jeszcze niebieska będzie upozwalała na pobicie tego najwyższego breaka turnieju. Zielona też powędrowała w nie do końca komfortową pozycję do czyszczenia. Wpada niebieska. Jest pozycja do żółtej. No walczy. Walczy Antek Kowalski o najwyższego breaka turnieju. Widać, że mu bardzo zależy na tym, żeby faktycznie to podejście zakończyło się przynajmniej 56-punktowym. Antek już miał takie turnieje chyba, w których w ostatnich frame'ach turnieju bił najwyższe podejścia. Właśnie to było ważne uderzenie i kolejne, ostatnie właściwie takie problematyczne dla Antka Kowalskiego. Jest dobry kąt na to, żeby po wstecznej rotacji pozycjonować do bili czarnej. Dobrze, bili brązowej, przepraszam. Musi jednak doskonale wymierzyć siłę tego zagrania. No tutaj samą trudnością już będzie to, że trzeba będzie tą zieloną zagrać z lekko większą siłą. Potrzebna dobra koncentracja przed tym strzałem. Stąd właśnie poprosił chyba o wyczyszczenie białej bili. Możliwe, że coś dostrzegł właśnie na niej, co mogłoby mu przeszkodzić przy odpowiednim uderzeniu. Bardzo ważny strzał przed Antkiem. Zielona wpada jak z pozycją do brązowej. Będzie na bandzie. Jest na bandzie. Jest na bandzie, ale będzie też do wbicia ta brązowa. Spokojnie można tu trochę przetoczyć, zostawić sobie może nawet i długie wbicie na bili niebieskiej. Podniesiony kij będzie próbował pozycjonować kolejne bardzo ciężkie uderzenie. Brązowa wpada, pozycja do niebieskiej, może nie idealna, ale po przykątnej stołu można wbijać. Z takim też naturalnym kątem można pozycjonować do bili różowej. Tutaj tylko trzeba się właśnie skupić na dobrym wbiciu. Wpada niebieska. Idealnie. Myślę, że patrząc na ten break, na to jak były ustawione bile czerwone, jak Antek podchodził do stołu... To było naprawdę fantastyczne podejście. Świetne podejście Antka Kowalskiego. 3-0 wygrywa z Krzyśkiem Czapnikiem, który, jak przed chwilą słyszeliśmy, nie darzy go jakąś wielką sympatią. 56 punktów, tyle udało się skompletować. Jest to zatem największy break tych mistrzostw Polski do lat 18. I właśnie mistrzem zostaje po raz kolejny zielonogórzanin Antek Kowalski.